wyróżnia to miasto. A Piłsudski, którego przyszło mi kreować i w dalszym ciągu, bo w niedzielę znowu jadę do łazienek, znowu włożę ten mundur, czapkę, a wąsy już nie kleję. I będę mówił: proszę was wszystkich, którzyście mnie kochali, abyście ciało mojej matki z Sugind Wielkomirskiego powiatu przenieśli do Wilna i pochowali z największymi honorami matkę największego żołnierza Polski. Ciało na lawecie. I niech wszystkie armaty zagrzmią salwą pożegnalną i powitalną tak, by szyby w Wilnie się trzęsły. Matka mnie do tego wszystkiego przygotowywała. Na grobie mamy wyryć fragment z wiersza słowackiego, zaczynający się od słów: ty wiesz, że dumni nieszczęściem nie mogą za innych śladem iść tą samą drogą. Przed śmiercią mama po kilka razy kazała mi to sobie czytać. Piękna. On w tej swojej ostatniej odezwie zwraca się do wszystkich, którzyście go kochali. Ty wiesz, że dumni nieszczęściem. To jest fragment z Wacława Słowackiego i tak się zastanawiam, dlaczego? Co to znaczy? Dumny nieszczęście. Nawet w nieszczęściu, w poniżeniu. Przecież mając 15 lat został zesłany. Wybili mu zęby. A on zachował swoją dumę i swoją godność. I powiada: nie chodzić za innych tym samym śladem. Własne spojrzenie. Piłsudski mówił: trzeba patrzeć własnymi oczami i myśleć własnym mózgiem. Takie to ważne. Myśleć własnym mózgiem i patrzeć własnymi oczami. I nie martwcie się, że niektórym się ten jeleń nie podoba, ale to jest wasz. To jest nasz. To jest mój. Złotowski. I hejnał, i ten jeleń. Fajny. Powiedziałem, że zacznę to moje spotkanie od wiersza, od fragmentu wiersza Aleksandra hrabiego Fredry. Na długich górach czarne świerki rosną. Z wiatrem północy szumią pieśni żałosną, a dołem jak wzrok sięgnąć może, złocistych kłosów kołysze się morze. Na morzu wyspy kwiecistej murawy, rozrzucone jak wędrowne nawy, gdzie niegdzie domki bielą się spod dasza. To Polska, Polska. To ojczyzna nasza. Dworek przy drodze, na słupkach wystawa, wrota otworem, na dziedzińcu trawa, studnia z żurawiem, gołębnik na stronie, za gumnem w kwiecie bielą się jabłonie, krzyczy na słote paw w stercie schowany, a na lamusie klekocą buciany. Gospodarz wita, do domu zaprasza. To Polska, Polska. No i przyjeżdżam do Złotowa. A tu gospodarz wita i do domu zaprasza. I wrota otworem, i ten dom polski. I znowu się robi tak ciepło, tak miło i tak serdecznie. A Norwid, który gdzieś tam daleko, we wspólnym grobie, powiada: do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, panie.
do kraju tego, gdzie winą jest dużą, popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą, tęskno mi, panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze pokłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony. Jak się jedzie, to tyle gniazd bocianich jest, a jechałem, ile tu jest? 350 kilometrów? I te gniazda bociani. I bądź pochwalony. I proszę Państwa, naprawdę przysięgam, że nie interesują mnie opcje. Mnie interesuje Polska. I pierwsze kroki skierowałem w to miejsce, gdzie kształtował nas, młodych chłopców 9, 8, 10-letnich, komendant chówca harcerskiego. Skąd pan wie? I prefekt, ksiądz Józef Piątyszyk, kontrowersyjny, jednym się podobał, drugim się nie podobał. Pojechaliśmy na pierwszy obóz do Jastrzębiej Góry w 1947 roku. Sami gotowaliśmy, sami staliśmy na warcie, sami praliśmy, sami łóżka żeśmy słali. Wszystko sami. Wszyscy mówili. Niektórzy rodzice się sprzeciwiali. Mówi, że on za ostro. Jestem w Krynicy Morskiej. Idzie jakiś pan alejką. Spojrzał na mnie. Mówi, Janusz Zakrzeński. Ja mówię, tak. A Jary się gracisz. Siadł ze mną. Zaczęliśmy wspominać Złotów. Ale musicie być dumni z tego, że się Złotów wspomina na całym świecie. I mówi, pamiętasz, byliśmy niekiedy niezadowoleni z księdza Piątyszka, ale dzisiaj po tylu latach stwierdzam to, że miał rację. Po latach miał rację. Przeglądam pamiętnik swój i tam w tym pamiętniku jest wpis Mielka Jaworskiego, Wierzbickiego. Co się z Wierzbickim dzieje? Na Śląsku. Proszę? A? Mirka Jaworskiego i innych kolegów. I potem przeglądam, jest pani Rołubianka. Tam w tej mojej książce jest ksel. Jest pani Kosibowa. Jest tam. Jest ksiądz, który mi wpisał zawsze z Bogiem. Nie żądaj dla siebie za wiele od życia i czyń najwięcej dobra dookoła. Te trzy maksymy życiowe kochanemu, przepraszam, kochanemu, możecie sobie Państwo darować, kochanemu uczniowi wpisał ksiądz prefekt Józef Piątyszyk. Prefekt zadrzumiony. 1950 rok. No, usunięto go ze szkoły. Przestał być komendantem chówca. Był zadrzumiony. Jest taka, bo jeszcze grałem w skrzypku na dachu.
Piękna sztuka. Cudowna. No więc to, że gdybym był bogaczem, to wszyscy znamy. Nie będę śpiewał, bo wszyscy to państwo też potraficie zaśpiewać. Gdybym był bogaczem, cały dzień bym bili bili bum, gdybym ja był wielki pan, pracy bym się brzydził, dajdl-didl-dajdl-digu-digu-didl-dajdl-dum. Gdybym ja był digu-digu-dum, digu-digu-digu wielki pan, zbudowałbym ja dom najwyższy na świecie, całym pięknem stał. No ale nie będę śpiewał, bo po co. Natomiast mnie coś urzekło w tym, bo tak, ja nie potrafię zagrać roli, jeżeli